Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni ze Smakiem. Moi kochani smakosze, witam Was bardzo serdecznie w niedzielę. I skoro mamy niedzielę, to dzisiaj przygotujemy pyszne, domowe, niezwykle miękkie, aromatyczne ciasto drożdżowe. Będą dwie wersje tego ciasta. Jedno będzie z dżemem porzeczkowym i kruszonką, a drugie będzie serem i kruszonką. Mam nadzieję, że te propozycje Wam się spodobają i będziecie przygotowywać te ciasta w swojej kuchni. Ja teraz zakładam swój fartuch, mam nadzieję, że Wy swój również założycie i razem krok po kroku będziemy przygotowywać te pyszności. Zaczynamy! Swój fartuch założyłam, mam nadzieję, że Wy również, dlatego chodźcie niżej, pokażę Wam, jakie składniki są niezbędne do przygotowania, uwaga, na początku podstawowego ciasta. Zapraszam niżej. Mamy tutaj mąkę pszenną, mamy tutaj 850 g, do tego będzie nam potrzebny cukier, jajka 800 g, a cukru 200 g. Mam również 350 ml ciepłego mleka, oczywiście nie może zabraknąć nam drożdży, których jest tutaj 50 g i na naszej kozie rozpuściło właśnie się pięknie masło. Ja teraz ściągam masło z kozy, niech ono nam tutaj delikatnie ostygnie, a wszystkie pozostałe składniki zdradzę Wam później z tego względu, że dzisiaj jest bardzo zimno. A jakbym przyniosła składniki na kruszonkę, to z naszego miękkiego masła byłaby twarda skała, także poczekajcie chwilkę. Przygotowanie naszego ciasta drożdżowego zacznijmy sobie od makutry. W makutrze będziemy sobie mieszać wszystkie składniki na początku potrzebne do rozczynu. Jednak uwaga, nie będziemy czekać, aż nas rozczyn wyrośnie, jednak będziemy działać sobie dalej. Tak jak Wam mówiłam, 50 g świeżych drożdży ląduje tutaj w naszej makutrze. Oczywiście możecie użyć suchych drożdży, gramaturę dokładną znajdziecie w opisie. Obliczę Wam również kalorie. Dlatego teraz działamy dalej. Do drożdży wsypujemy sobie, czy ja wzięłam łyżeczkę? Wzięłam. Do drożdży wsypujemy sobie dwie łyżeczki cukru. Raz, dwa. I do tego teraz dodajemy mleko i już teraz widzę, że ja zapomniałam wziąć trzepaczki do wymieszania wszystkich składników, jednak śmiało sobie poradzę łyżką. Wy jednak użyjcie trzepaczki. Ja w takim razie dodaję powolutku i całość dokładnie mieszam. Oczywiście możecie, jeśli chcecie, na początku utrzeć nasze drożdże z cukrem. Ja to robię powolutku, drożdże nam się pięknie rozmieszają, a jeśli macie trzepaczkę, to po prostu wlejcie całe mleko i wymieszajcie, wasze drożdże świetnie się rozpuszczą. Nasze drożdże się już tutaj pięknie rozpuściły, zobaczcie, dlatego wlejemy teraz do środka pozostałą ilość mleka, delikatnie sobie wszystkie składniki przemieszam i teraz dodajemy pozostałe składniki, a mianowicie do środka wsypujemy sobie 800 g mąki pszennej, oczywiście możecie użyć mąkę orkiszową, teraz wsypujemy cukier, wbijamy również jajka i do środka będziemy wbijać 8 jaj. Ja sobie tutaj na początku jajka wbiję w osobną miseczkę, a jak już wbiję i 8 jaj będzie w naszej miseczce, to za chwilę się widzimy. Nasze jajka, jak doskonale widzicie, są już rozbite. Ja teraz za pomocą widelca je roztrzepię i za chwilę przelejemy jajka do naszych wszystkich pozostałych składników, które wcześniej dodałam do naszej makutry. Nie pozostaje nam nic innego, jak początkowo wymieszać nasze ciasto, a później będziemy stopniowo dodawać masło. Kluczowe
kluczem idealnego ciasta drożdżowego jest długie wyrabianie. My dzisiaj ciasta drożdżowego ręcznie wyrabiać nie będziemy. Będziemy tylko używać łyżki, a wy jeśli chcecie, użyjcie miksera z hakiem do wyrabiania ciasta. Wyrobimy wstępnie ciasto, a następnie będziemy dodawać masło i nie będziemy czekać, aż nam ciasto wyrośnie w naszej makutrze. Przelejemy ciasto do foremek wysmarowanych masłem, a także oprószonych bułką tartą lub mąką. Ja już tutaj kończę wyrabiać nasze ciasto, bo mimo, że nie wyrabiamy go ręcznie, musimy mieszać minimum 10 minut. To gwarantuje Wam wspaniały smak i pięknie wyrośnięte ciasto. Zobaczcie, nasze ciasto jest już tutaj piękne, dlatego teraz dodajemy sobie masło. Dodajemy stopniowo. Na początku dodamy sobie jakąś 1/3 rozpuszczonego masła. Mieszamy ponownie i za chwilę dodamy kolejną część masła. I na koniec dodamy ostatnią część masła. Jak już wyrobimy nasze całe ciasto, pobiegnę szybko po nasze miękkie masło, bym mogła posmarować foremki. Dzisiaj ciasta nie będziemy przygotowywać w takiej formie 24x24, tylko przygotujemy nasze ciasto w dwóch keksówkach, w takich samych formach jak robię chleb, byście mogli poznać dwa smaki. Nasze ciasto pięknie wygląda, ale jak już nam pięknie wyrośnie, będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem. Dlatego ja już zostawiam nasze ciasto, odstawiam je dosłownie na chwilę, idę po miękkie masło i za chwilę się widzimy, będziemy przygotowywać nasze blaszki. Zaraz do Was wracam. Witam się z Wami ponownie. Mam już tutaj masło, przyniosłam sobie dosłownie łyżkę, bo tyle nam wystarczy i uwaga, zanim wysmarujemy sobie te foremki, blaszki masłem, ważna kluczowa informacja. Takie tradycyjne ciasto drożdżowe, które pamiętamy z dzieciństwa, było właśnie wyrabiane ręcznie lub łyżką. Później, tak jak Wam mówiłam, odstawiane były do wyrośnięcia, później były znowu wyrabiane ręcznie lub łyżką i dopiero przekładane do naszej jednej dużej blachy. Ja Wam dzisiaj pokażę mój sprawdzony sposób, jak ominąć tą czynność, by ponownie wyrabiać ciasto i przyspieszyć ten proces wyrastania, bo u nas ciasto będzie wyrastało tylko i wyłącznie raz. Nie będziemy tutaj dodawać do środka dodatków, dodamy dodatki na wierzch naszego ciasta drożdżowego, jednak dopiero po wyrośnięciu. Chcemy, żeby nasze ciasto wcześniej było pięknie wyrośnięte, a zarazem pulchne. Teraz biorę sobie na dłoń szybciutko masło i smaruję naszą foremkę z każdej strony. Pamiętajcie, żeby nie dawać tego masła zbyt dużo, bo nasze ciasto drożdżowe podczas pieczenia będzie miękkie, a nie o to nam chodzi. Musi być ono chrupiące pod spodem, a w środku niesamowite. Sobie smaruję, zaraz sobie obsypię mąką, jednak wysmaruję masłem również drugą blaszkę i za chwilę się widzimy. Moi kochani smakosze, nasze blaszki są już pięknie wysmarowane masłem. Uwaga, teraz czas na mąkę. Ja sobie na dno sypię mąkę i uwaga, na początku dno sobie opruszam, a teraz będą boki. Tą samą czynność, kamerzysta, operator, bo widzę, że ja dążę, bo robię to bardzo szybko. Słuchajcie, pokażę Wam wolniej na drugiej blaszce. Musimy dokładnie z każdego rogu wytrzepać, żeby nie było mąki, no bo jak zostawicie mąkę tutaj w naszej blaszce, to później ona Wam nie zginie, tylko po prostu po upieczeniu będzie ona widoczna w naszym cieście. Jeśli chcecie oczywiście blaszkę, możecie sobie opruszyć bułką tartą. Ja jakoś ostatnio przeszłam na mąkę. I słuchajcie, żyjemy w czasach, kiedy każdy uważa, że mąka pszenna jest niezdrowa. Słuchajcie, ja mam mąkę pszenną swoją, ze swojej pszenicy, prosto z młyna robioną. Nie jem jej nie wiadomo ile, zachowuję umiar i jem wszystko zgodnie z moimi wartościami odżywczymi. I nie wiem skąd to przekonanie, bo jeśli ktoś nie ma uczulenia na gluten, nie jest uczulony na gluten, to myślę, że każdy
może jeść zdrowo, nawet takie tradycyjne produkty i dobrze wyglądać. Nie popadajmy w jakąś paranoję. Oczywiście wszystko z głową, jeśli nie chcecie jeść mąki pszennej, zamieńcie mąkę pszenną na orkiszową. Możecie mieszać sobie do woli. Ważne, żeby Wam to smakowało, żebyście Wy byli zadowoleni. A jeśli zjecie kawałek ciasta z mąką pszenną, to gwarantuję Wam, że nic się nie stanie. Będzie domowo, zdrowo. Tylko po prostu nie przesadzajcie z ilością. Bierzemy się za przekładanie naszego ciasta do foremek. I teraz nasze ciasto dzielimy sobie na pół. Może jednak poproszę operatora nie na foremki, jednak na nasze ciasto, by pokazać, że ono nam jeszcze nie rośnie, ale już się ku temu zmierza. Oczywiście ciasto wyniesiemy sobie do ciepłego pomieszczenia, jednak teraz wylejmy sobie go do naszych foremek. Wylewamy mniej więcej po połowie. Ciasto nam pięknie urośnie. Wow! Wiatr nam trochę tutaj zawiewa. I teraz druga foremka. Za chwilę będziemy wygładzać nasze ciasto, także widzimy się, jak nasze ciasto będzie w naszych foremkach. Bo i kochani smakosze, nasze ciasta są już w foremkach. Zobaczcie, tutaj niżej. Teraz je sobie wyrównamy, o właśnie w ten sposób. Nie będziemy tutaj używać żadnej łyżki. Bardzo ładnie nam się ciasto wyrówna, przecież jeszcze na górę będzie szedł dżem porzeczkowy, będzie szedł ser biały, wymieszany, uwaga, z budyniami i do tego kruszonka. Zobaczcie, teraz te piękności wynoszę do ciepłego pomieszczenia i widzimy się za jakieś 45 minut. Do zobaczenia! Oczywiście takie ciasto w ciepłym pomieszczeniu trzymamy pod przykryciem. Widzimy się za 45 minut. Do zobaczenia! Moi kochani smakosze, nasze drożdżowe ciasta już praktycznie wyrosły. Jednak ja tutaj przyszłam wcześniej, bo jest dziś niesamowicie zimno i chciałam przygotować i pokazać Wam, jak szybko przygotować kruszonkę, która posłuży nam do posypania ciasta, a także nasze nadzienia, w sumie dodatki, które położymy na wierzch naszych ciast. Mam tutaj dżem porzeczkowy, ale teraz zobaczcie, jak przygotowuję nasz ser. Mam tutaj jeden budyń waniliowy w środku miski. Teraz dodaję do środka 250 g twarogu takiego z wiaderka. Dokładnie wymieszam te składniki i mamy drugi dodatek do naszego drożdżowego ciasta gotowy. Wystarczy połączyć te dwa składniki, a smak Waszego ciasta drożdżowego będzie rewelacyjny. To trwa dosłownie chwilę i ja tutaj cukru nie dodaję z tego względu, że słodka będzie nasza kruszonka. Słuchajcie, ser mamy już wymieszany, mamy dżem przygotowany. Teraz czas na kruszonkę. I zapamiętajcie sobie ten przepis, bo te proporcje są idealne do kruszonki, zarówno do takiego ciasta drożdżowego, jak również do małych drożdżówek, do innych ciast właśnie z kruszonką. Przygotujcie sobie łyżkę i do naszej misy miksera wsypcie sobie 4 łyżki cukru. Raz, dwa, trzy i cztery. Wsypcie sobie również 4 łyżki mąki. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczywiście czubate łyżki. I dodajcie sobie 2 czubate łyżki masła. Zaraz, gdzie ono jest? Nie wzięłam masła, także wracam się szybko po masło i za chwilę się widzimy. I właśnie teraz pojawiły się problemy techniczne. Jak słyszycie, nie są to słowa, które nagrywaliśmy, jednak podstawiam tutaj głos z tego względu, że odpiął nam się mikrofon od kamery, odłączyło go i niestety nie nagrał nam się głos. Mam nadzieję, że ten błąd nam wybaczycie, a już jutro nagramy Wam piękny film od A do Z. Jak widzieliście, włożyłam do misy miksera 2 czubate łyżki masła, następnie wszystko wymieszałam, zmiksowałam na najwyższych obrotach i właśnie za pomocą takiej końcówki do miksera. W tym momencie rozgrzejcie sobie piekarnik, grzanie góra-dół bez termoobiegu 180 stopni. I zobaczcie, nasza kruszonka jest gotowa. Teraz wyłożymy zarówno dżem porzeczkowy, jak również ser na nasze ciasto drożdżowe, bo zobaczcie, ciasto nam pięknie wyrosło, jednak jak niosłam to ciasto, to nam ścierka troszkę do ciasta wpadła i nieco naruszyła naszą piękną strukturę. Jednak tym się nie martwmy, wykładamy teraz nasze nadzienia.
zarówno dżem porzeczkowy, jak również twaróg wymieszany z budyniem. Zobaczcie, zacznijmy sobie od dżemu porzeczkowego i jego będziemy wykładać tutaj nieco mniej. Wykładamy sobie takie paski, a pomiędzy te miejsca, gdzie jest nasze ciasto, puste ciasto, będziemy wkruszać naszą kruszonkę. Natomiast masy serowej będziemy nakładać o wiele więcej, by nasza pyszna drożdżówka, nasze pyszne ciasto drożdżowe było rewelacyjne w smaku, było w środku niesamowicie wilgotne. Jednak uwaga, nasze nadzienia, pamiętajcie, że opadną na dół, dlatego kruszonki dajemy obficie na wierzch naszego ciasta. Wykładam teraz ser i za chwilę będę kruszyła naszą kruszonkę. Pamiętajcie jednak, że wszystkie składniki, które były zmiksowane w misie miksera, musicie później dłońmi dokładnie wymieszać. Powstanie nam wtedy piękna kruszonka i będziemy mogli kruszyć kruszonką, wykładać ją na nasze ciasto. Uwaga, nasze ciasto domowe, drożdżowe będzie rewelacyjne w smaku, także mam nadzieję, że tak samo jak ja nie możecie się doczekać, kiedy go upieczecie. Ja całe szczęście upiekłam go i dzisiaj właśnie w niedzielę częstuję ich tym ciastem swoich najbliższych, a teraz czas na kruszonkę. Kładziemy jej naprawdę obficie, a jak już pokruszymy kruszonkę, będziemy piec ciasto. Tak jak Wam wspominałam, grzanie góra-dół bez termobiegu, czas pieczenia to 60 minut, także szybciutko wykładam kruszonkę na nasze ciasto i będę zapiekała je w piekarniku, a my się widzimy już, jak wrócę z pieczenia. Uwaga, wróci wtedy głos do naszego mikrofonu. Do zobaczenia! Zobaczcie jeszcze, jak prezentuje się nasze ciasto przed upieczeniem. Ja jeszcze tutaj Wam wspominałam, że nasze ciasto będziemy kroić od razu po wyjęciu z piekarnika. Mimo że najlepiej jest, gdy ciasto całkowicie ostygnie, a najlepiej smakuje, gdy jest ono takie jednodniowe, to pokażę Wam, jak ono prezentuje się tuż po wyjęciu z piekarnika. Wiadomo, ciasto po wyjęciu z piekarnika, takie drożdżowe, nie jest idealne, ale naprawdę rewelacyjne w smaku. Także zobaczcie teraz, jak prezentuje się efekt końcowy i wracamy normalnie już do głosu. Moi kochani smakosze, nasze pyszne ciasto jest już gotowe. Chodźcie tutaj niżej i zobaczcie efekt końcowy. Moi kochani smakosze, przed chwilą widzieliście efekt końcowy. Jak widzieliście, kroiłam ciasto, jak było jeszcze gorące. Teraz ukroiłam kolejny kawałek i zobaczcie. Gorący kawałek ciasta, a tutaj jest już nieco ostygnięty. Poczekajcie, by wasze ciasto wam ostygło i będziecie cieszyć się wspaniałym smakiem. Tak ciasto prezentuje się po przekrojeniu w środku, jak widzicie. Nie wiem, czy widzicie, ale para leci. Nie pozostaje nam nic innego, jak cieszyć się smakiem. Ja Wam za dziś serdecznie dziękuję. Oczywiście widzimy się jutro. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia.